Zdrowia, szczególnie dla ludzi, którzy nie pracują, a powinni pracować. Ponad 30 milionów Amerykanów nie pracuje, to jest 1/4 podatników. To jakaś makabryczna sytuacja jest, 4-5 tygodni. No ale wariactwo zaczyna mijać. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Wariactwo zaczyna mijać, bo powoli gubernatorzy zaczynają otwierać w wielu stanach, zaczęli otwierać między innymi pola golfowe, no i sklepy z bronią. No, może w Ameryce to normalne jest, ale w Polsce się śmieją, dlaczego sklepy z bronią. No w zasadzie zamknięcie sklepów z bronią, no to jest naruszenie konstytucji, bo jednak w konstytucji nic nie jest powiedziane o innych sklepach czy miejscach, a jednak dostęp do broni jest zagwarantowany konstytucyjnie. Także to jest taka ciekawostka. No pola golfowe, ktoś może powiedzieć, że to nie wszyscy grają, no ale to tak samo nie wszyscy grają w brydża, czy nie wszyscy grają w piłkę nożną, tak? Także dobry początek. Pola golfowe są dobre z tego względu, że jeden gracz może chodzić za drugim graczem, są z daleka od siebie, sobie walą tymi kijami tą piłeczkę. Część ludzi mówi, że po prostu pola golfowe przekupują gubernatorów i dają im tam po 1000, 2000, 3000 na te kampanie. No ale jakby nie było, zaczyna się ruszać. No a i jak się zaczyna ruszać, jedną z wielkich spraw, no potężnych spraw, to są prawnicy w Ameryce. W Ameryce po prostu pozwalają na sądzenie. No i można sądzić wszystkich i za wszystko, no i bardzo często wygrywają. Są ławnicy, którzy myślą, że po to jest baran, żeby go strzyc. No i dlatego są najróżniejsze takie oskarżenia idiotyczne, gdzie później McDonald musi płacić tam miliony za wylaną gorącą kawę trzymaną między nogami. No tego rodzaju rzeczy są. No i teraz jest cała te organizacje prawnicze starają się wykorzystać na tą koronawirusa, całą tą sytuację. No i zaczynają rozkradać pieniądze. Jeszcze szybciej to się wszystko rozwija, niż sam koronawirus. Wszyscy prawnicy już wypełniają te wszystkie sprawy sądowe na lewo i na prawo. Między innymi wszyscy wypełnili na tych, co produkują najróżniejsze maseczki czy inne rzeczy do ochrony zdrowia, no bo jest ogłoszenia były nieprawdziwe. No, zaczynają mówić, że tam było napisane, że efektywność takiej maseczki jest powiedzmy 95, a to było 94,5 na przykład. Tego rodzaju brednie. Oskarżają uniwersytety i koledże, że nie oddają pieniędzy zapłaconych za uczelnie, tylko że oferują różne kursy na odległość. Oskarżają najróżniejsze firmy turystyczne, które tam pływały na tych promach. Dużo ludzi tam się zarażało tą wirusem korony, no dlatego, że mieli tam jakiś stres nerwowy i tak dalej. Oskarżają sklepy, no za to, że tam ludzie umarli, pracownicy. Oskarżają, że domy starców, że były jakieś zaniedbania. Oskarżają rządy stanowe, czy tam lokalne za to, że była, nie płacili za szkodliwość. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także dużo pracodawców boi się nawet otwierać, no bo nie wiadomo przez kogo będzie zaskarżona. Także że duża liczba gubernatorów użyła tego stanu wyjątkowego po to, żeby
jakoś to wszystko kontrolować. No ale jedną z wielkich spraw, no to jest to, żeby pilnować, żeby ludzie nie byli skarżeni. Większość tych rozkazów, no to nie brała pod uwagę prawnego stanu. No i prawnicy teraz już czatują. No, ustawy jakieś polityczne na poziomie federalnym powinny być zrobione, no bo na poziomie stanowym, czyli takim powiedzmy wojewódzkim, no to jest taki problem, że oni zawsze znajdą jakiegoś takiego sędziego, który będzie przychylny tym wnioskom, no i będą nadawać pieniądze. Także musi być coś zrobione na poziomie stolicy, na poziomie Waszyngtonu. Jednym z takich rzeczy, które Kongres w zasadzie powinien zrobić, to jest to, że trzeba odrzucać jakieś takie frywolne sprawy sądowe, jeżeli są jakieś bezpodstawne, no to po prostu od razu odrzucać, nawet nie wprowadzać w cały ten system. No jeżeli nie ma jakiegoś tam uszkodzenia fizycznego, no to trudno przypuszczać, żeby ktoś, kto był na statku i powie, że miał jakieś tam nerwowe ataki i potrzebuje tam 3 miliony za to, że przetrzymał na tym statku, nie będąc chory, czy tam nie idąc do lekarza i tak dalej, no to są frywolne sprawy i takie coś to powinno być automatycznie odrzucane. Wszyscy ci właściciele biznesów, no to oni potrzebują jakieś takie przewodniki, potrzebują te przewodniki, które zapewnią to, że po prostu nie będą oskarżali. W Chicago prawnicy już tam zaskarżyli Walmart. Walmart, no to jest wielomiliardowa firma. No i zaskarżyli, tam umarł jakiś pracownik, no ale to też nie wiadomo, gdzie on się zaraził tym wszystkim. Nie wiadomo, że powiedzmy Walmart zrobił co tylko mógł, dawał te maseczki, dawał te różne rzeczy do mycia rąk i tak dalej, do higieny osobistej. Także żadnego zaniedbania nie było. Potrzebne jest też zabezpieczenie dla wszystkich tych szpitali, ośrodków zdrowia i tak dalej, no bo oni starają się ratować życie. Dużo firm zaczyna myśleć nad nowymi metodami leczenia. No i to wszystko jest tak ekspresowo. Normalnie ten Federal Drug Administration, czyli Ministerstwo tam lekarstw, no to zajmuje to 10-15 lat, zanim doprowadzą coś na rynek. Teraz są te ekspresowe takie przyspieszenia, no to ekspresowe przyspieszenia trudno przewidzieć, co będzie powiedzmy za 5 czy 10 lat. Także to też Kongres powinien wyeliminować, no bo dlatego FDA to zajmuje ten proces kilkanaście lat, żeby to wszystko zweryfikować, a teraz na szybko może być różne rzeczy. No jeżeli jakaś firma nieroztropnie się zaangażuje w jakieś szczepionki czy w jakieś inne lekarstwa i się okaże, że tam raz na 100 tysięcy czy raz na milion są jakieś wyjątki, no a statystycznie to nawet nie wyjątki, to są efekty uboczne. No jak zaczną być sądzeni, no to po prostu to znikną, biznesy znikną. Kompanie też niektóre produkowały samochody, zaczęli robić wentylatory na płuca. Niektóre browarnie zaczęły robić, no w browarniach i w gorzelniach, no to jest dużo alkoholu, no to zaczęli robić po prostu najróżniejsze składniki higieniczne, które zawierały alkohol, maseczki, nie maseczki, ściereczki do wycierania i tak dalej. No też to nie jest ich biznes taki podstawowy, także też powinni być wyłączeni z tych odpowiedzialności, jeżeli ktoś gdzieś jakoś coś tam znajdzie. No,
republikanie są mocno za tym, żeby właśnie coś takiego pchać, no ale demokraci, socjaliści, no to oni są w kieszeniach prawników. Socjaliści są ogólnie rzecz biorąc antykapitalistyczni, no i socjaliści, demokraci niszczą powiedzmy kapitalizm rękoma prawników. Oni ciągle mówią, że te korporacje, te wszystkie korporacje, no to są jednymi złodziejami. Cały ten przywódca Chuck Schumer, przywódca socjalistów, demokratów, oskarża właśnie republikanów, że oni pracują dla wielkiego biznesu. No ale to jest powiedzmy wielki biznes, no to są wielkie korporacje i tak dalej, no ale te korporacje zatrudniają dziesiątki, setki tysięcy ludzi, ludzie zarabiają, płacą podatki stanowe, federalne, lokalne i tak dalej, no ale socjaliści nie lubią ludu pracującego. Socjaliści po prostu, żeby uzyskać władzę, no to rozdają, a żeby rozdawać, no to muszą zabierać, a żeby zabierać, no to zabierają bogatym, a kto jest bogaty? No duże firmy, no i całe te kółko tak się zamyka. Chuck Schumer dostał w zasadzie 8 milionów od prawników, cała komisja demokratów dostała też ładnych kilka milionów, wariatka Pelosi dostała około 2 milionów, 4 miliony dali na komisji senatorskiej demokratów i tak dalej, i tak dalej. Także to są ciężkie pieniądze. Kongres w zasadzie zarządził tą 3 tryliony do wydania w takim można powiedzieć stimulus, czyli to, żeby to gospodarkę podniosło. No ale to było wszystko dane, żeby poprawić wszystkim tym stanowym, najróżniejszym biznesom i lokalnym biznesom, bo w sumie rząd wrzucił gospodarkę w ciężką recesję i teraz rząd musi w zasadzie zreperować to, żeby nie było dodatkowych problemów. A dodatkowe problemy między innymi są w wielu stanach przez to, że służba państwowa, powiedzmy, wysysa ciężkie pieniądze. Ludzie pracujący, tak zwana budżetówka, nauczyciele, policjanci, strażacy, niestrażacy, urzędnicy w ratuszach, w urzędach miejskich i tak dalej, no to jest budżetówka. Oni mają troszeczkę inaczej to wszystko ustawione, ale jedno, co mają ustawione, to są pensje pracowników państwowych. No i teraz na dzień dzisiejszy to jest około 6 trylionów dolarów. To są takie zobowiązania, 6 trylionów dolarów. To jest 3 tryliony kongres dał, żeby pomagać, a wszystkie te zobowiązania to jest 6 trylionów dolarów. Te wszystkie stanowe, lokalne i tak dalej. To wszystko rośnie po prostu geometrycznie. No i problem jest taki, że wszyscy ci pracownicy publiczni mają inny system. No powinni mieć social security, czyli tak jak każdy, kto pracuje dla firmy prywatnej, no to ma potrącane 7,5%. Pracodawca dodaje drugie 7,5%. Każdy pracownik odkładany ma 2% na emeryturę lekarską, no i oddaje 1,5% na ubezpieczenie medyczne. Także, że na same ten ZUS, można powiedzieć, no to Amerykanin odkłada około 10% swojej pensji. Także to jest, nie wiem ile to tam w Polsce jest, no ale to już jest 10% na te państwowe zobowiązania. Urzędnicy nie odkładają tego. Oni nie odkładają, nie partycypują, do tego też nie partycypują w 401. 401 to jest coś takiego, że każdy może odłożyć tam do 15-20% swojej pensji przed podatkami, czyli od tego, co odłoży, no to jak odłoży 1000 dolarów, to 1000 dolarów idzie. Jeżeli odłoży 10 tysięcy, no to powiedzmy 10 tysięcy idzie.
i czeka ta 10 tysięcy. Te 10 tysięcy dopiero jak będzie starszy, to wtedy będą płacone podatki. No i to się akumuluje, ten procent przez te 10, 20, 30 lat czekania, to rośnie ten oryginalne pieniądze, no bo można też odkładać przed podatkami, no i wtedy już w wieku emerytalnym jakby się to wybierało, no to już nie ma, no ale to powiedzmy, jeżeli ktoś zarabia tam 70, 80, 100 tysięcy powiedzmy, no to kwota bezpodatkowa jest 12, no to mu zostaje powiedzmy 80 parę, no to licząc powiedzmy 20%, to jest to byłoby 16 tysięcy. No to powiedzmy z każdego tysiąca, no to musiałby zapłacić podatek i mu zostałoby powiedzmy 800 ileś, no i te 800 ileś by odkładał. No pracownicy państwowi nie robią tego, tam państwo, to znaczy państwo, no podatnik, który mieszka w tym stanie, podatnik, który mieszka w tym mieście, płaci na jego pensję. No i to jest najgorsze, że oni odchodzą na to pensję 10-15, na pensję, na emeryturę 10-15 lat wcześniej niż ludzie pracujący po stronie prywatnej. Także ta budżetówka po prostu uwielbia podatki, uwielbia socjalizm, uwielbia wszystko państwowe, no bo oni po prostu są przy tym korycie. Te ostatnie 15 lat za Clintona, za Obamy, częściowo za Busha, no to po prostu rozwój tej biurokracji to jest nieprawdopodobny. To oni się rozwijają na uczelniach to już jest nawet i prywatnych, no ale i państwowych, to jest dwa razy więcej obsługi urzędowej niż wykładowców. Także to jest makabra. 6 trylionów dolarów czeka na spłatę dla tych pasożytów. To jest powiedzmy niewolnictwo. Ta klasa średnia, no to był największy po prostu wyssanie największych pieniędzy przez ostatnie 15-20 lat z tej klasy średniej i z prywatnego sektora właśnie do urzędników państwowych. Także jeżeli się podliczy, zrobi się jakąś matematykę, no to są multimilionerzy. Niektórzy to są multimilionerzy, no bo mają pensję w zasadzie taką samą jak w prywatnym biznesie 60-80 lat temu, no to oni przychodzili za mniejszą pensję, no bo mieli mieć emerytury, a przez ostatnie 20 lat to po prostu wyrównali pensje z prywatnym sektorem, albo nawet podwyższyli, no ale nigdy nie oddali tego, co mają obiecane w emeryturze. Także to banda pasożytów i złodziei. Także, że konserwatyści to nie tylko mówią Bóg, honor i ojczyzna, no ale mówią mały rząd. Musi być mały rząd, musi być duży prywatny sektor, ale mały rząd. A w socjalizmie to niestety jest tak, że pełno ludzi przysysa się do żłoba, no i jest za tym żłobem. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Też dziękuję. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.